76 zawodników wzięło udział w 7. biegu leśnika poświęconego pamięci pułkownika Jana Szypowskiego. Do pokonania mieli trasę 5 km. To pierwsze z tegorocznych zawodów, których wyniki są zaliczane do biegowego Grand Prix miasta Słupcy. Najszybszy okazał się Krystian Kurowski, który trasę pokonał z czasem 17 minut i 19 sekund. Drugi był Bartosz Manicki, a trzeci Sebastian Kozłowski. Fajnie, super. Forma jest chyba życiowa, znaczy robi się życiowa. Tak za 2-3 miesiące będzie jeszcze wyższa. No jestem zadowolony. Pół roku biegam, wcześniej grałem w piłkę nożną. Wśród pań z czasem 20 minut i 2 sekund triumfowała Patrycja Jóźwiak, druga była Agnieszka Wilczewska, a trzecia Agnieszka Szymaszek. Nie dla wszystkich wynik był jednak najważniejszy, a niektórzy pojawili się w Słupcy dla innych celów. Dla przyjaznej atmosfery, dla super towarzystwa i dla poprawy kondycji. Na wszystkich uczestników czekały medale, a na najlepszych statuetki. Na zakończenie biegacze mogli posilić się tradycyjną grochówką oraz spróbować swoich sił w quizie wiedzy o leśniku. Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody. Już wkrótce kolejna biegowa impreza w naszym mieście. Następny bieg odbędzie się 29 czerwca. Jest to bieg świetlików. Będzie to bieg nocny z czołówkami po lesie. Trasa mniej więcej 2-2,5 km, ale wcześniej będzie dużo atrakcji, ponieważ będzie cały obrządek Nocy Świętojańskiej nad jeziorem. Na koniec organizatorzy złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem podpułkownika Antoniego Szypowskiego, brata słynnego leśnika. Pogratuluj. Po 6 balony. Janusz, super Janusz. Na 16 sekund.